Cześć wszystkim, mam dziś dla Was recenzję nowego bestselleru, czyli Silver, pierwsza księga snów. Silver, pierwsza księga snów to nowa książka autorki trylogii czasu, czyli Kristen Gier. Główną bohaterką tej książki jest Liv Silver, która od zawsze bardzo dużą wagę przywiązywała do snów. My poznajemy ją w chwili, gdy po raz setny przeprowadza się z siostrą Mią w inne miejsce. Przeprowadzają się tyle razy, ponieważ ich rodzice rozwiedli się, a ich matka właśnie otrzymała nową posadę w Oxfordzie. Dziewczynki początkowo cieszyły się z tej przeprowadzki, ponieważ liczyły na spokojny wiejski domek z ogródkiem, hamak i tym podobnym. Jak się jednak później okazało, ich matka jak zwykle nagle zmieniła plany. Od tej pory mają zamieszkać w Londynie i chodzić do prestiżowej szkoły Frognal Academy. Chyba jakoś tak. Jak się później okaże, nie będzie to ostatnia przeprowadzka w bardzo króciutkim odstępie czasowym, o czym już sami musicie się dowiedzieć. Wszystko mogłoby być normalnie, gdyby nie to, że Liv zaczęła śnić jeszcze dziwniejsze sny niż miała kiedyś, ponieważ zawsze jej sny były kolorowe, barwne, ale zazwyczaj tuż po obudzeniu już je zapominała. Lecz nagle, tuż po przeprowadzce, jej sny stały się bardziej realistyczne i jeszcze bardziej dziwne. Zaczęła spotykać w nich czterech chłopców ze szkoły. Jak się później okazuje, oni również przeżywali w tym samym czasie te same sny, które wspólnie dzielili. Dziewczyna pewnie nie przywiązywałaby do tego aż tak wielkiej wagi, gdyby nie to, że w snach działy się rzeczy, o których wcześniej nie miała pojęcia, a chłopcy mówili jej o rzeczach, których przed zaśnięciem nigdy nie słyszała. Na przykład wiersze po łacinie, której ona tak dobrze nie znała, żeby móc sobie nawet to przetłumaczyć, a co dopiero zapamiętać całe wiersze lub to, gdzie pewna autorka ma swój grób tak bardzo dokładnie i w ogóle wiele rzeczy, o których wcześniej nie miała pojęcia i o których nie mogła wiedzieć. Sny zawarte w tej książce były zarówno piękne, jak i straszne. Mnie, szczerze mówiąc, niektóre fragmenty tej książki przyprawiały o gęsią skórkę, ale może być to spowodowane tym, że przeczytałam ją całą w ciągu jednej nocy i byłam sama i było ciemno. I może to być tym właśnie spowodowane, ale myślę, że Was również mogą przerazić niektóre jej fragmenty. Straszne jest to, w co tak jakby dziewczyna wplątała się z własnej woli, z czystej ciekawości i z takiej sherlockowej chęci rozwiązania wszystkich zagadek świata. A to, co powinno Was najbardziej zaciekawić, to to, że wraz z chłopcami zawarła pakt z demonem. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat samej fabuły, po prostu musicie ją przeczytać. A teraz ja podam Wam kilka rzeczy, które najbardziej mi się w niej spodobały lub które przykuły najbardziej moją uwagę i kilka takich, które po prostu mi się w niej nie podobały. Po pierwsze, wątek miłosny. Spotykamy tu czterech całkiem innych chłopców, i dzięki temu każda z nas może wybrać sobie takiego, który jest najbardziej w naszym typie. Mimo tego, że Liv wybrała już tak jakby swojego wybranka, my możemy zacząć kibicować innemu z chłopców i mieć nadzieję, że w innym tomie jakoś to się wszystko zmieni. Szczerze mówiąc, nie chciałabym, żeby wybierała w innych tomach innego, ponieważ ten, z którym jest tutaj, najbardziej przypadł mi do gustu i uważam, że jest słodki, tajemniczy i taki mega i stał się moim mężem, ale nie mogę Wam zdradzić, kto to, bo to by był już duży spoiler. Niestety. Sam wątek romantyczny jest tutaj taki bardzo szkolny, niewinny i tak
taki ściskający za serce, ponieważ bardzo możemy się przywiązać do bohaterów będących w tej książce i do tego, co ich łączy. Co dla mnie było tutaj najważniejsze, to to, że wątek miłosny nie zakłócił w ogóle, ani nie przysłonił tego, co mnie osobiście najbardziej interesowało, czyli właśnie tego wątku ze snem i z demonami. Drugą rzeczą, o której chcę Wam powiedzieć, jest Mia, czyli moja ulubiona postać z tej książki. Jest ona młodszą siostrą głównej bohaterki. Jest taką małą detektywką, która chce rozwikłać wszystkie zagadki świata. Jest ona zabawna, jej teksty mogą sprawić, że zaczniecie się tak na ulicy śmiać i to w ogóle nie będzie Wam się wydawało dziwne. Jest słodka i jest taką siostrą, którą chciałabym mieć, gdybym nie była jedynaczką. Myślę też, że jest taką bohaterką, którą każdy z nas zapamięta i taką, którą każdy polubi, bo jest naprawdę bardzo fajna i dobrze wykreowana. Po trzecie, książka jest bardzo realistyczna, mimo tego, że jest to fantastyka. Pomijając ten wątek ze snem i demonami, relacje międzyludzkie są takie bardzo realistyczne. Rodzice nie są jak w większości książek tylko dobrzy albo tylko źli. Są tacy, jak powinno być, czyli tacy, że z jednej strony zazwyczaj się z nimi dogadujemy, a z drugiej strony mamy też własne zdanie i po prostu się z nimi kłócimy. A poza tymi relacjami rodzinnymi bardzo spodobały mi się też takie relacje szkolne, które według mnie też są bardzo realistyczne, bo z jednej strony są one dość brutalne, tak jak mówienie o pryszczatym Samie i o tej Hänsel, która była gruba i w ogóle. Ale z drugiej strony są takie normalne, czyli lekcje, spotykanie różnego rodzaju ludzi, różnego pokroju. Po czwarte, Liv potrafi kung fu, co według mnie jest bardzo przydatną umiejętnością i co sama chciałabym potrafić. Po piąte, możemy tutaj się spotkać z wpisami na blogu, które prowadzi tajemnicza blogerka ze szkoły. W swoich wpisach pisze ona o najnowszych informacjach ze szkoły, o takich gwiazdeczkach, czyli o naszych czterech chłopcach, o Liv, o różnych rzeczach, które są takimi newsami szkolnymi. I co ciekawsze, nikt jeszcze nie rozwikłał zagadki, kim jest tajemnicza blogerka i skąd wie o różnych rzeczach, nawet przed tym, jak osoby, o których są wpisy, się o tym dowiedzą. Dzięki temu razem z detektywką Mią i z Liv możemy próbować rozwikłać zagadkę, kto jest właśnie tym tajemniczym blogerem. Teraz powiem Wam o czymś, co nie do końca mi się podoba, lecz według mnie nie jest aż tak wielką wadą, po prostu jest takie... wpływa na to, że możemy mieć co do tej książki mieszane uczucia. Chodzi mi tu głównie o to, że jest to książka dla dzieci i młodzieży z tego, co czytałam, a sama raczej nie dałabym tego młodszym odbiorcom. Jest to spowodowane tym, że jest tu bardzo rozbudowany wątek demonów, wywoływania ich, pentagramów, książek takich strasznych, jakichś paktów krwi i tym podobne, co według mnie młodszego odbiorcę może przede wszystkim przerazić, ale może też wywołać jego ciekawość, bo jest to ujęte tutaj w ten sposób, że nie do końca możemy to odebrać jako coś złego. A przecież wywoływanie demonów i tym podobne rzeczy to jest bardzo zła rzecz, co według mnie trzeba byłoby bardziej podkreślić, pisząc tą książkę, ponieważ bohaterowie podchodzili do tego wszystkiego według mnie zbyt beztrosko i bohaterowie nie do końca liczyli się z tym, jakie konsekwencje może mieć wywoływanie tego typu zjaw, a także autorka nie przekazała nam do końca tego, że
Po prostu takich czyn nie powinno się robić i młodsi odbiorcy mogliby to w pewnym sensie wziąć jako zachętę, według mnie przynajmniej. Drugim niedostosowaniem wiekowym, jakie zauważyłam, jest język w pewnym momencie, ponieważ autorka powinna w książce dla dzieci i młodzieży używać prostszego języka, ponieważ niektórzy nie rozumieją tego typu słów. Ja, mając to moje 17 lat, oczywiście wszystko zrozumiałam, ale jeżeli czytałabym to komuś młodszemu, mógłby nie zrozumieć niektórych zdań, co mogłoby być problematyczne. Sam pomysł na serię bardzo mi się podoba. Sam motyw snu jest według mnie bardzo ciekawy, ponieważ w żadnej książce jeszcze nie spotkałam się z jego takim rozbudowaniem i z tym, żeby był takim głównym nurtem całej książki. W tym roku podobno ma wyjść kolejny tom z tej serii i okładka ma być jeszcze piękniejsza niż w pierwszej części, więc my, sroki okładkowe, będziemy na pewno kupować kolejne tomy. Tym razem na pewno nie tylko po to, żeby stała sobie na półce, ale także, żeby była dla nas dobrą rozrywką na miły jesienny wieczór, który nadchodzi. Już na sam koniec chciałabym Wam ją gorąco polecić, jeżeli nie odtrącają Was te wątki demoniczne i jakieś rytuały, to myślę, że powinniście po nią sięgnąć, ponieważ jest naprawdę ciekawa, fajna, innowacyjna i bardzo wciągająca. Zobaczcie, ma ponad 400 stron, a ja przeczytałam ją w niecałą noc, więc to już mówi samo za siebie. Subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę, komentujcie, mówcie mi, co Wy teraz czytacie i czekajcie na kolejny filmik, który będzie w tym tygodniu, bo będzie to TBR na 7 Read Up, który organizuje Marta Oki z Secret Books. No to co? Pa!